Rurki wracają do łask. Rurki wracają do łask, bitches. Wracają do łask, bitches. Oczywiście, że interesuje się piłką nożną. No to wymień wszystkich polskich piłkarzy w takim razie. Imię, nazwisko, 11 nazwisk. Oj, lecimy, ciach. Będzie ciężko z nazwiskami. Dlaczego? Bo ja jak oglądam mecz, to nadaję im swoje ksywki. Jakie? Jest Gabcio, jest Śpioszek, aha, jest Żartowniś, mhm, jest Przystojniak 1, Przystojniak 2, Przystojniak 3, Przystojniak 4, Przystojniak 5. No i Szczęsny, bo poznałem go przez Marinę. Przepraszam, poznałem go na Marinie. O, jak to jest tak, kipieć testosteronem? Nie jest lekko. Próbuję rozładować napięcie na siłowni czy w solarium, ale dawno nie byłem, bo abonament podnieśli, także... Także co? Także pilnujcie mnie, jestem jak tykająca bomba! A co to takie fajne dyndaski są? To? Tak, 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 o tym mówię. To jest amulet szczęścia, który dostałem od Roberta Biedronia. Mm-hmm. Przyniósł mu szczęście w ostatnich wyborach. Tak. I teraz ja mam zamiar to wykorzystać. Proszę, zobacz, tutaj masz koniczynkę zieloną. Mm-hmm. Widzisz? Widzisz? Tak, tak, tak. Szczęście, tak. Symbol szczęścia. No a tutaj przekreślony czarny kot, czyli nie będzie pecha. Rozumiem. A gdzie kandydujesz? Najpierw pomyślałem o Raszynie, ale niestety spora konkurencja tam jest. A potem wpadła mi do głowy Wyspa Wolin. Mógłbym zostać prezydentem, a może nawet królem. No. Król Dawid. Fajnie brzmi, prawda? A masz ty, byku. Ty masz, byku. Masz, byku. Przestań, będziemy mieć śniaki. Poruszone, tu zamknąłeś oczy, niestety też. Kurczę, nie fajnie to wygląda. No bardzo. Nie fajnie, no Dawid, no co ja ci na to poradzę, no. Masz coś jeszcze? Czekaj, tutaj coś jeszcze było. Ale zobacz, jak na zbliżeniu wygląda to, no to jest coś... Co to? Co, masz coś z cebulkami chyba, wiesz? Jakieś zapalenie czy coś? Nie fajnie to wygląda, kasuj to natychmiast. No, ale... No czym prędzej? Widziałaś, jakie mi zdjęcie porobił? Coś mam nie tak z cebulkami. Proszę to wykasować. Raz, dwa. Dzięki, Kasia. Spoko. Tak, jestem smutny, bo to nie jest mój pokaz. Ciężko jest się cieszyć sukcesem innego projektanta. Jestem tylko człowiekiem, zrozumcie. No i kiedy widzę jakąś udaną stylizację, nie spod mojego pióra, to mam chandrę. I żeby ją zwalczyć, myślę sobie o mojej konkurencji. Jakieś takie niegrzeczne rzeczy. Aha, wiesz, o co mi chodzi, Oliwier, prawda? Tak, no tak? Sam tak robię czasami też, no. Także czyli rozumiem. Wiesz, jak jest po prostu. No, no wiem, no, wiem, fajnie. Wiem. Możesz mi zaufać, no. Jesteś gotowa na bal? Tylko pamiętaj, że Błyszczek zniknie przed 12. Także pilnuj się. No, no, no. Nie, 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 nie robimy rybki. Nie robimy rybki. Nie robimy rybki! Przyjdź na następny pokaz, który odbędzie się jesienią w Soho. Pokażę ci wszystko w zasadzie, co będziesz chciał zobaczyć. Pokażę ci moje biuro. Także zobaczymy wtedy.